Hejka, hejka, kochani, witajcie na moim kanale. A dzisiaj zrobimy sobie drugą część oceniania kont widzów. Jeżeli ktoś jeszcze z Was w tym filmie nie będzie oceniony, no to musicie mi napisać w komentarzu, kto by jeszcze chciał z Was, żebym tutaj oceniła konto. Dzisiaj sobie ocenimy osóbki tak z 5, 6, myślę, że coś takiego. Więc co, lecimy z ocenianiem, już nie będziemy grać w bitwy, ponieważ nagrywam to już któryś raz ten film. I oczywiście jak zawsze. Więc po prostu lecimy z ocenianiem, bo tutaj najwyżej na końcu będzie bitwa. Pierwsza osóbka jest to Stormy. Już ją szukam. O, jest. Więc co? Tak, mamy tutaj Groma ze skinem wielkanocnym. Bardzo fajnie, chociaż moim zdaniem, jeżeli są skiny na przykład świąteczne, czy wielkanocne, czy halloweenowe, czy cokolwiek z tych takich skinów właśnie świątecznych, no ogólnie, to nie wiem, czy co roku tak, czy cały rok można je mieć. Trochę takie dziwne, ale fajnie, masz przynajmniej Groma. Karta bitewna też jest bardzo fajna. Przynajmniej masz tutaj tą emotkę uzupełnioną. Profilowe też masz bardzo fajne. Puchary 6000, nie za dużo, ale też nie za mało. Też wiecie, ja nie wiem, na jakim etapie jesteście w Brawl Stars, czy zaczynacie, czy już długo macie ten profil, więc tutaj nie bardziej nie chodzi o to. Zwycięska pasa 32 max, fajnie bardzo, bardzo fajnie, duża, no członek Korni Artki, oczywiście, rankingowy, aktualny, o dobra, czyli już najwyższy wbiłaś, fajnie, fajnie, może być się udało jakiś jeszcze bardziej najwyższy, myślę, że jak tutaj masz ten sam, co najwyższy ogólnie, ten aktualny, to myślę, że mogłabyś troszeczkę podwyższyć, jeżeli oczywiście chcesz. Zwycięstwa 3x3, 757, bardzo duży wynik, więc fajnie. Jednoosobowe 65, nie tak źle. Dwuosobowe 72, bardzo fajnie. Mogłabyś tutaj te solo trochę tak podwyższyć do tych jednoosobowych. I zobaczymy jeszcze zadymiarzy, jakich masz. Czekajcie. Dobra, weźmy sobie poziom mistrzowski. Widzę, że tutaj Edgar jest na 22 randze, czyli najwyższej z tego, co widzę. Później jest 20 ranga i 18 na Bibi, Penny i 15 na MC, 15 na Berry. Też mam 15 na Berry chyba, jakoś tak, tak. No i masz 33 zadymiarzy, więc za to, że przekroczyłaś tą 20 rangę, damy temu koncie, myślę, że 6 na 10, ponieważ no tutaj zwycięstwa pasa jest bardzo duża. No i jak mówiłam, tutaj przekroczyłaś 20 rangę, zwycięstwa 3 na 3 są bardzo fajne, rankingowy. No i co? Myślę, że to była idealna ocenka. Lecimy do następnej osóbki, która też jest w moim klubie. Tak, tutaj. Hi Gen Z. Let's go. Tutaj mamy Baza, tego fajnego skinka. Bardzo ładny skinek, ale ja czekam na tego SpongeBobowego Patryka. No, tej nowej aktualizacji na tego skina. Bardzo bym chciała tego skina sobie kupić. Bardzo fajny jest. Mam nadzieję, że uzbieram na niego. Nie będzie za drogi. Ale co, ten też skinek jest bardzo fajny. Też nim gram. Karta bitewna też jest bardzo fajna. Profil też tutaj z Berry. Pucharki 5000. Tutaj już mniej troszkę niż ogólnie tamta osóbka. No i zwycięstwa pasa. Nie zwycięstwa 3x3, to bardzo fajne, ale tutaj mi chodzi o zwycięską pasę. 13 max. To troszeczkę mało, ale może dla kogoś tutaj jest to najwięcej. Korni Art, członek, oczywiście. Rankingowy troszeczkę średni, ale nie jest najgorzej. Zwycięstwa 3x3, jak już wcześniej mówiłam, bardzo fajne. Jednoosobowe bardzo malutko 7 i dwuosobowe 97, więc myślę, że mogłabyś tutaj do stówki podbić. Przepraszam za mój głos, ale nagrywam to rano i mam troszeczkę jeszcze taki głos inny. Ale mniejsza z tym. Twoja najwyższa ranga to 18, jak oczywiście widać, a najmniejsza na gasie. Średnio. A, no i na Poco, na Dynamajku, na Barleju. O kurczę, mogłabyś tutaj podbić choć do 10 rangi. Berry też malutko. Jest jakiś nowy zadymiarz tutaj, oprócz Berry?
Nie widzę, więc to jest średnio. No i 31 zadymiarzy. To standardowo niektórzy tak mają, więc kąt oceniam 5 na 10, ponieważ bardzo fajne, ale jakieś mega to nie jest, ale oczywiście, jak mówiłam na początku, każdy tak ma super konto, tylko ja oceniam do takich, na przykład moich kont, albo troszeczkę większych, więc tutaj po prostu musicie troszeczkę podbić, ale wiadomo, to co powiedziałam, to już nie jest ważne, bo każdy zaczynał, kiedy zaczynał, więc no. Oczywiście moje rozkminy. Następna osóbka to Melunia. I mam ją w znajomych. W znajomych, w znajomych. W ogóle nie dostałam tej ikony. Poczekajcie, pokażę wam, jaki ikon nie dostałam. Tej ze SpongeBoba, tej M. Nie dostałam. I chyba tutaj nie ma. No, nie ma tutaj jej, ale tej ikony z M nie dostałam niestety. Tej tutaj M. Nie wiem jak to się stało, że jej nie dostałam. Ale no, cóż. O, tutaj na przykład jest bardzo konto fajne do ocenienia. Jeżeli ta osóbka, która ma te konto, chciałaby ocenić, to chętnie mogę ocenić, ale lecimy z następną, inną osóbką. O, jest to... No, ogólnie ta osóbka też jest, więc zaraz Melunie sobie ocenimy najpierw Ankę Wojo. Więc co, mamy tutaj Griffa, bardzo fajnie, i to chyba Griff nie ma tutaj skinka z tego co widzę. Karta pitewna jest bardzo fajna, mi się podoba ta Melodii, ta, nie wiem, ta niebieska, to jest po prostu coś pięknego. Profil też fajny, pucharki 9000, już fajniej, no i zwycięstwo pasa. 49 max. Ogromna, ogromna. Tutaj członek jakiegoś klubu. Ale to już mniejsza z tym. Rankingowy, bardzo fajny. Najwyższy też trzecie złoto. I teraz aktualne drugie złoto, fajnie. Zwycięstwa 3x3 też duże. Solo też fajne. I duo też bardzo fajne. Zobaczymy jeszcze sobie zadymiarzy. Ok, 25 ranga na Leonie. Bardzo fajnie. 20 na 8-bitowcu. 21 na Darylu. Ostro 20 na Shelly. Czyli pierwsza 20. No fajnie, bardzo fajne konto. 25 ranga, więc tutaj muszę podbić. I 37 zadymiarzy. Czy jest jakiś nowy zadymiarz oprócz Melody? Niezbyt. A, jeszcze Draco, no. To Draco i jest Berry, nie ma. Co, bardzo fajne konto, to już zwycięska pasa. Bardzo duża, fajna. I to nawet ogromna. Zwycięstwa 3x3, rankingowe. W sumie to jest wszystko mega fajne, więc oceniam 8 na 10. Bardzo fajne konto. Bardzo mi się podoba. No i 25 ranga, no to trzeba podwyższyć. Więc lecimy do jeszcze następnej osóbki, która była gdzieś tutaj. Ale muszę ją poszukać. No właśnie, czy ta osóbka jest w moich znajomych? Mam taką nadzieję. Jeżeli jest, to ocenimy ją, ale niestety być może się usunęła z mojego konta Melunia. Widzę, że nie mam Meluni, więc niestety jej sobie nie ocenimy. Ostatnio była u mnie, ale zobaczymy, czy nie ma przypadkiem jeszcze w klubie, bo może tak być. No, niestety nie ma tej osóbki, więc ocenimy sobie dzisiaj inne. A Melunia po prostu odeszła z moich znajomych, więc do następnej osóbki przechodzimy. Tej, co jeszcze była na liście. Tutaj tak, mamy ulubionego zadmiarza, to Lili. Bardzo fajny skinek, taki truskawkowy, też bym bardzo go chciała mieć. Karta pitewna też jest bardzo fajna. Tutaj profilowe też. Pucharki 6000, nie jest źle. Zwycięstwa. Jezu, zwycięska pasa. Dlaczego mam z tym zawsze problem? Zwycięska pasa 19 max. I co? Rankingowy. Nie jest taki zły, nie jest taki zły, ale może być tutaj większy. No i aktualny. Też taki średni. Członek Korni Artki, oczywiście, of course. Zwycięstwa 3x3, duże. Jednoosobowe, takie bym powiedziała średnie, 13. I dwuosobowe, duże, bardzo fajnie. Masz 29 zadymiarzy.
i twoja najwyższa ranga 24. Widzę, że już tutaj ją wbiłaś. I jakbyś tutaj na przykład na Lili mogła zagrać jedną rundkę, na pewno zagrasz, to wbiłabyś 24 na Lili, więc tutaj bardzo fajnie. Ja nie wiem, jak wybijacie tyle tych pucharków. Ja dzisiaj dosłownie mam jakiś dziwny dzień i minusują się pucharki. Szkoda. No ale dobra, fajnie bardzo. Bo tutaj zaliczyła tą 24 rangę na kolcie i na Lili dosłownie jeden pucharek brakuje, więc tutaj bardzo fajnie. 22 na Edgarze. Więc tutaj bardzo fajnie. Chwila, czy ja zauważyłam tutaj, że... Okej, dobra, wiem, spadłaś na kolcie, ale miałaś już 24 rangę, dobra. Bo zauważyłam, że Lili ma 23, ale masz więcej pucharków na Lili niż na kolcie, dobra. Czyli tutaj wiem, o co chodzi, spadłaś troszeczkę na kolcie. No i co, konto? Ocenimy sobie, myślę, że 7 na 10, bo bardzo fajne konto. Za tych zadymiarzy bardzo szacun, bo na kolcie i na Lili, żeby mieć 24 rangę, to jest bardzo fajnie. Więc taka ocenka, myślę, że leci na twoje konto. I co? Lecimy z następną osóbką. I już miałam osóbek 4, więc tutaj będzie 5. Niestety Melunia nie ma konta, jak ocenić, bo nie jest ani z moich znajomych, chyba że gdzieś ominęłam, to przepraszam, ale nie widzę jej, więc poszukamy sobie inną osóbkę, która wiem, że chciała, żebym oceniła konto, a miała być w następnym filmie tak naprawdę, ale to nic. Ocenimy sobie ją po prostu teraz i jest to Hauzosia. Tak. O, fajnie, dobra, tutaj już widzę, że jest skinek do Leona, taki fajny, bardzo mi się podoba. No i oczywiście ulubiony zadymiarz to Leon. Karta bitewna też jest mega fajna bardzo. Profil, myślę, że z Nitą, fajnie. Przepraszam, muszę odrzucić. Puchary, 8000. No, fajnie, fajnie. Tak, zwycięstwa. Zwycięska pasa, 15 max, troszeczkę średnia, no ale nie jest najgorzej. Członek Korni Artki, to oczywiście rankingowy, najwyższy, pierwsze złoto, jedno złoto, może być, bo jest fajne nawet, bym powiedziała. Zwycięstwa 3x3, 453. Fajne bardzo. Jednoosobowe 6 i dwuosobowe 379, to bardzo dużo. Fajnie. No i zadymiarzy masz 40. 22 na Lar i Levi. 23 na Edgarze, 20 na Nicie i 20 na Leonie, 20 na Tarze, 20 na Mortisie i 20 na Melody. Fajnie bardzo. Widzę, że masz Angelo, Grey, ale dużo fajnych zadymiarzy. Asha masz, Nani, Hanka. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. I więcej tu masz już zadymiarzy, widzę. Więc konto sobie ocenimy 7 na 10. Myślę, że bardzo fajne konto. No i to byłoby na tyle. Zagramy sobie może w jedną rundkę. Mam nadzieję, że nie przegram. No i jeżeli ktoś by chciał tutaj, żebym oceniła konto, no to piszcie mi na pewno niki, czy jesteście w moim klubie, czy jesteście w moich znajomych, bo jak nie jesteście, to niestety nie mogę was ocenić. No, więc możecie teraz właśnie napisać w komentarzu, a ja sobie szybko zagram jeszcze jedną rundkę, bo jak nagrywałam ten film jeszcze dzisiaj, to niestety, no ogólnie wtedy, kiedy to nagrywałam, czyli dzisiaj, miałam dodać film na kanał właśnie z Brawl Starsa. Ale coś nie pykło i totalnie nie miał dźwięku, nie mogłam go zmontować. No i niestety coś nie pykło, więc nagrywam drugi raz, więc przepraszam za te jakieś cięcia czy coś, ale nie mam jak tego tutaj zrobić, bo muszę dodać ten film, ale spokojnie. Dobra, Asha tutaj jest, no prawie było na Aszu. No nie, no i teraz wszyscy na mnie, wszyscy na mnie. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. O, dobra. Chociaż tyle zrobiłam. O, Boże. Ile? Nie. O. Wow. O, co jest wielkie starcie w końcu dzisiaj. Pierwsze wielkie starcie. Niebywałe po prostu. Dobra, gdzie my mamy tutaj, bo chcę... O, dobra, dobra, dobra. Jest git, jest git. Bo nie jest git.
Nie, jeszcze ta Nani. Nani jest mega fajna, tylko jak się nią nie gra, tylko jest przeciwko, no to nie, już nie jest taka fajna. Zależy też ile ma mocy, ale tutaj, dobra, Riko, czy Riko i Riko, jest, dobra, jest, mamy to. Dobra, na nim już będzie, no i wygraliśmy. W końcu na jednym filmie, którym nagrywałam z Brawl Stars, jestem na pierwszym miejscu i mam 15 rangę na Riko. Kto by się tego spodziewał, no. Świetnie po prostu. O, jeszcze mamy Star Dropa do otworzenia. Nie no, świetnie. Ja w ogóle w tym tygodniu nagrywam film, że będę grać z widzami i wbijać legendarnego Star Dropa. Na pewno w tym filmie mi się nie uda, ale przynajmniej tutaj te Star Dropiki i na końcu legendarny będę chciała wbić właśnie z wami. Więc jeżeli tutaj też by ktoś chciał ze mną pograć, to piszcie swoje niki i wyznaczę wam jakiś dzień na YouTubie, kiedy będę to nagrywać ten film. I wtedy będziecie ze mną grać. No i postarajcie się wygrać ze mną, bo nie chcę tutaj pucharków obniżać. No i wbiłam ostatnio 11 tysięcy wczoraj, tylko niestety troszeczkę spadłam, ale nadal mam 11. Tylko jak widzicie, o dwa pucharki spadłam, ale to nic. To już będzie koniec tego odcineczka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapeczkę w górę. Jeszcze jak ktoś nie ma subskrypcji, jak ktoś jest tutaj nowy z tego filmu. I co, papatki!